Wczoraj premier oficjalnie ogłosił termin wyborów samorządowych. Do urn pójdziemy 7 kwietnia, a już dziś podczas otwarcia biura senatorskiego Henryka Siedlaczka spotkaliśmy Jacka Wojciechowicza. W kuluarach już od kilku tygodni mówi się, że będzie to kandydat na prezydenta Raciborza. Czy aby na pewno? Zapytaliśmy wprost. Zapowiada się gorący okres w lokalnej polityce. Rusza kampania wyborcza. Na razie wiadomo, że o fotel prezydenta ponownie zawalczy Dariusz Polowy. Kolejnym kandydatem najprawdopodobniej będzie Alan Wolny. Billboardy z jego nazwiskiem pojawiły się już na mieście. Mówi się także o Michale Ficie, choć ten jeszcze oficjalnie niczego nie zadeklarował, i właśnie o Jacku Wojciechowiczu. Ten ostatni ma już doświadczenie samorządowe i rządowe. W latach 1990-1994 był wiceprezydentem Raciborza. W roku 1997 przeniósł się do Warszawy. Oczywiście główna moja aktywność była w Warszawie, więc oczywiście, że mieszkałem w Warszawie, ale cały czas śledzę od lat to, co dzieje się w Raciborzu. Bo jak mówię, moja rodzina jest związana z Raciborzem od ponad 70 lat. Racibórz zawsze był zadbanym miastem. Oczywiście jest tutaj wiele takich mankamentów typowych dla miast tego regionu, ale nie tylko tego, w ogóle ziem zachodnich, gdzie mieliśmy duże zniszczenia powojenne, potem ta odbudowa nie zawsze była taka zorganizowana, często chaotyczna, i ta tkanka architektoniczna nie do końca jest uporządkowana, ale miasto zawsze było, słynęło z zieleni, z czystości. Natomiast mankamentem takim, którym ja widzę oczywiście na dziś, to jest taki mały dynamizm, tak? Znaczy, nie ma energii. Mam wrażenie, jakby troszkę zaspały władze miasta różnych kadencji i jakby te efekty gospodarcze, te efekty jakiegoś rozwoju są mało zauważalne. Czy będzie pan kandydował na prezydenta Raciborza? Pani mi zawęża możliwości odpowiedzi i stawia mnie pani w sytuacji, że ja właściwie nie mam możliwości odpowiedzenia na to pytanie. Poczekajmy, premier ogłosił wybory, dzisiaj otwieramy biuro senatorskie, w następnym razem będziemy mówić o innych rzeczach. Ja powiedziałem, że jeszcze nie zdecydowałem, ale nie powiedziałem, że coś mnie wstrzymuje. Pomimo wielu pytań zadawanych przez dziennikarzy różnych lokalnych mediów, od Jacka Wojciechowicza trudno było usłyszeć jednoznaczną odpowiedź w sprawie jego startu w wyborach samorządowych. Niemniej jednak między wierszami odczytać można intencje byłego wiceprezydenta miasta, który w rozmowie podkreślał, że ma pomysł na to miasto. Ja byłem w kilku miejscach w Polsce, czyli w mieście Wesoła, które później stało się częścią Warszawy, potem w Warszawie. Zawsze mam pomysł na gminę, miasto, w której jestem i mam zaszczyt sprawować urząd samorządowy, bo wydaje mi się, że nie ma sensu być samorządowcem, nie mając pomysłu. Powiedział pan też, że władze tutaj zaspały w rozwoju Raciborza, więc jakiego włodarza potrzebuje to miasto? A tutaj nie ma jakiegoś idealnego wzorca, jak Sèvres pod Paryżem, wzorzec metra. Tu pewnie różne rozwiązania można przyjąć. Ja wiem, co ja robię i jak ja sobie to wyobrażam. Tak? Znaczy, przede wszystkim trzeba chcieć bardzo. Tak? To jest jakby podstawowy warunek. Jak się komuś nie chce, to wiadomo, z tego nic nie będzie. Poza tym, że trzeba chcieć, trzeba potrafić to zrobić i mieć pomysł. Dodajmy, że Jacek Wojciechowicz był zastępcą burmistrza gminy Warszawa-Wawer, burmistrzem Wesołej, zastępcą burmistrza dzielnicy Warszawa-Targówek i burmistrzem dzielnicy Warszawa-Wesoła. Legitymował się także mandatem poselskim od roku 2000 do 2006, a następnie został wiceprezydentem Warszawy. Niemal 10 lat później decyzją ówczesnej prezydent stolicy Hanny Gronkiewicz-Waltz został odwołany z tego stanowiska. W roku 2018 bez powodu startował w wyborach samorządowych na stanowisko prezydenta Warszawy. A o kolejnych kandydatach i rozwoju kampanii wyborczej w naszym mieście będziemy Państwa na bieżąco informować.